Drogowskazy. Witam Was w kolejnym wydaniu Drogowskazów na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że dzisiaj będę miała ogromną przyjemność zaprosić Was w podróż, przede wszystkim w podróż w czasie, bo jeżeli chodzi o lokalizację, to będzie to podróż dosyć nieodległa, bo nadal będziemy w Warszawie, w tej Warszawie sobie zostaniemy, no ale trochę zmienimy czasy. Zacznę od cytatu, którego nie musiałam daleko szukać, on się znajduje na okładce książki, która jest w pewnym sensie bohaterką dzisiejszego spotkania. I ten cytat brzmi: architektura lat 90. wciąż poszukiwała, udawała odrobinę lepszą niż była. Dom mieszkalny stawał się pałacem, biurowiec przywoływał obraz nowoczesnego transatlantyku, a współcześnie projektowana willa mogła być plenerem do ekranizacji Pana Tadeusza. Cytatów będzie dzisiaj dużo więcej, będzie dużo więcej nawiązań do książki Jakby luksusowo, która traktuje właśnie o architekturze lat 90. w Warszawie, bo jej autorka Aleksandra Stępień-Dąbrowska przyjęła zaproszenie do dzisiejszych drogowskazów i jest ze mną w naszym radiowym studiu. Dzień dobry. Zaczęłam od cytatu, miałam trochę wyrzutów sumienia, że może nie było to zbyt ambitne, bo to jest cytat, który widać od razu na okładce książki, ale wydał mi się bardzo trafny. Ja jak sobie myślę o pierwszych skojarzeniach z tą architekturą lat 90., to rzeczywiście to są słowa kolor, fantazja, jakieś nieokiełznanie, ale też przesyt, kicz, kuriozum. Kuriozum to jest chyba słowo, które najlepiej opisuje to, co wtedy się działo. A pani ma jakieś słowo, coś, co przychodzi na myśl jako pierwsze, kiedy rozmowa schodzi na temat właśnie tej architektury lat 90. Być może takim słowem mogło być miraż, bo mam wrażenie, że w latach 90. my wszyscy uczestniczyliśmy trochę w takiej zbiorowej fatamorganie, kiedy wydawało nam się, że przed nami wiele szans, wiele możliwości, ale ta rzeczywistość kapitalistyczna wcale nie była tak różowa, jak fasada Hotelu Sobieski na przykład. Lata 90. to w ogóle była taka dekada, która bardzo zachęcała do tego, żeby korzystać z wyobraźni, więc nic dziwnego, że te budynki powodują taki rodzaj fascynacji i rzeczywiście bardzo często to słowo kuriozum, jakaś taka makabryła czy kicz, to są takie określenia, które przykładamy właśnie do oceny tych budowlanych doświadczeń z transformacyjnej dekady. Ja staram się trochę odczarować te budynki, pokazać je w trochę innym świetle, właśnie zdjąć je z tej półki z miejskimi kuriozami i odpowiedzieć na trzy pytania, które najczęściej pojawiają się, gdy zderzamy się z taką architekturą. Czyli po pierwsze, dlaczego to tak wygląda? Dlaczego stoi w tym miejscu? No i czy to postmodernizm? O właśnie, skoro zaczynamy rozmowę, to może to jest moment na kilka kwestii formalnych, na kilka kwestii związanych z taką wiedzą kulturową, ale pewnie też bardziej architektoniczną, czyli to zderzenie postmodernizm i modernizm i w tym wszystkim jest jeszcze postpolmodernizm. To jest takie sformułowanie, którego użyłam do określenia tego, co działo się w architekturze trochę lat 80. i 90. przede wszystkim. Bardziej takie robocze sformułowanie. Ono trochę koreluje z tytułem Jakby luksusowo, dlatego że przyjęłam ten cytat z filmu Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, dlatego iż Jakby luksusowo to coś, co wydawało mi się bardzo mocno podkreślać ten lokalny rys, który charakteryzuje architekturę dekady lat 90. w Warszawie. To, że ona funkcjonowała w bardzo określonych ramach prawnych, materiałowych, technologicznych, związanych z bagażem doświadczeń z lat 80., które wynieśli na plecach architekci. Jeżeli jakiś budynek wydawał się zachodni, to był taki jakby zachodni. Taki zachodni w wymiarze trochę second-handowym, troszkę już niemodnym, ale jednocześnie ciekawym, nowym w tej ikonosferze miasta transformacyjnego. Więc podkreślenie tej lokalności, tych sprzeczności, które rządziły architekturą tamtej dekady, wydawało mi się właśnie bardzo dobrze podsumowywać to, z czym mamy do czynienia. A jeżeli o postmodernizmie mówimy, no to tutaj czas na akademicki wykład, bo ta sytuacja jest bardzo mocno zniuansowana. Zacząć muszę od poprzedniej dekady, od lat 80., bo nie da się lat 90. rozpatrywać bez kontekstu właśnie poprzedniego dziesięciolecia, bo to nie jest tak, że 89. rok był jakąś magiczną barierą, która sprawiała, że pewne problemy architektoniczne kończyły się i zaczynało się zupełnie nowe otwarcie, zupełnie nowa, czysta kartka w architekturze. No nie, te problemy, które toczyły architekturę w latach 80., one pokutowały także w kolejnej dekadzie.
Z tym, że w latach 80. architekci bardzo mocno dyskutowali postmodernizm. On rzeczywiście wtedy był takim elementem szerszej architektonicznej debaty. Budowano też trochę w tym stylu, przede wszystkim kościoły, przede wszystkim jakąś architekturę mieszkaniową, tylko że niewiele więcej można było zbudować. Jakby nie było takich możliwości związanych z ustrojem, w jakim funkcjonowano, aby ten postmodernizm mógł rozkwitać w tych polskich warunkach. No i przychodzi ten rok 89, no i architekci stają nagle w rozkroku, bo pojawia się trochę szerzej otwarta furtka związana z możliwościami budowania. Początkowo ona jest otwarta, no tak dość jeszcze wąsko, później w trakcie dekady otwiera się coraz szerzej. No i pojawia się kluczowe pytanie, no jak mamy budować? Jaki styl przybrać dla tej nowej rzeczywistości? Jak opowiadać o demokracji, o wolności? Ale też jak radzić sobie z takimi czysto praktycznymi kwestiami, czyli na przykład jak uzupełnić zabudowę w otoczeniu bardziej zabytkowym. No i tutaj w sukurs przychodziło całe morze tych praktyk architektonicznych, które wyrosły z takiego pewnego postmodernistycznego przewartościowania w architekturze, czyli tego, co przyszło na świecie po modernizmie, ale to nie były rzeczy zupełnie nowe, jakby symbolizm czy regionalizm, no to były takie elementy, które znajdziemy na przykład chociażby w architekturze międzywojnia. I gdybyśmy spróbowali wyjść z tej szerokiej definicji postmodernizmu, właśnie tych postmodernistycznych praktyk, w kierunku tej wąskiej definicji, czyli tego lepiszcza postmodernizmu, wielu badaczy uważa, że takim lepiszczem jest humor, dystans, ironia, jako taka kwintesencja postmodernistycznego projektowania, no to okazuje się, że w Warszawie niewiele jest takich budynków, które serio podchodzą do idei postmodernistycznego żartu. Na palcach jednej ręki można by je policzyć. Postmodernizm, tutaj weźmy to w cudzysłów, w Warszawie lat 90. jest bardzo na serio. Jest bardzo poważny. Zresztą też w latach 90. on już przestał być takim zjawiskiem progresywnym, awangardowym, więc architekci też nie chcieli się za bardzo z nim utożsamiać. Znowu, na palcach jednej ręki można byłoby policzyć, ile razy ten termin pojawiał się w prasie. A jeżeli dziś nam się wydaje, że mamy do czynienia z postmodernizmem w latach 90., to wydaje mi się, że duża w tym zasługa tego second handu, którym stał się stołeczny rynek budowlany, tym, że przyjeżdżali tutaj inwestorzy, licząc na łatwy, szybszy zysk, ale też z architektami w teczkach i projektami, które nie sprawdziły się już na przykład w Afryce czy Azji, właśnie z tymi troszkę niemodnymi już wizjami tego, jak się buduje, ale też dystrybutorzy materiałów budowlanych, którzy znowu liczyli na to, że na tym chłonnym, jeszcze dość dziewiczym rynku nieruchomości uda się sprzedać to, co nie sprzedawało się już na przykład na Zachodzie. Ten poślizg czasowy, ja też zauważyłam w książce, on jest tak dosyć dosłownie opisany i może to skojarzenie moje jest zbyt dosłowne. Na przykładzie multikina. W Warszawie pierwsze multikino, pierwszy multiplex to jest ten na Ursynowie. Pierwszy w ogóle w Polsce pojawił się w Poznaniu. No i pani zwraca uwagę, że no, kiedy otwarto multikino w Poznaniu, to tego typu kina były już znane od 10 lat, czyli coś przyszło do nas znowu trochę second handowo, jako coś, co nie jest już nowością. Tak, ale dobrze, że przyszło. Ale oczywiście. Rzeczywiście, gdy spojrzy się na lata 90., na całą tę dekadę, tak trochę z lotu ptaka, to widzimy, że ona ma taką bardzo specyficzną dynamikę. Ta pierwsza połowa lat 90. to jest trochę takie właśnie uczenie się na nowe architektury, uczenie się na nowo budowania, podczas gdy druga połowa dekady to ten boom budowlany, który przyniósł już obiekty, które no, były na dużo wyższym poziomie, dosłownie ich przenośni, bo to były na przykład wieżowce, ale więcej centrów handlowych, czy właśnie te multipleksy, więcej hipermarketów, czyli wszystkie takie obiekty, które w jakiś tam sposób zwiastowały to multum doznań, to niespotykane na dotychczasową skalę jakieś konsumowanie rzeczywistości. To było gdzieś pod koniec dekady, właściwie tak przełom lat 90. tych 2000. Też miałam wrażenie, że oprócz sposobu budowania pojawiły się zupełnie nowe, po pierwsze, obiekty, takie jak hipermarkety. One dogrywają powoli. Takim symbolem jest Tesco na Kabatach, które już przeszło do historii, ale też to jest kwestia nazewnictwa, bo pani zwraca uwagę w książce, że właśnie kwitną różnego rodzaju rezydencje, biznesparki. Plazy. Plazy, tak. Atrium, tak. To jest chyba też słowo bardzo z tamtego czasu. Tworzy się taki całkiem nowy świat, nie tylko wizualnie. Dlatego mówiłam o tym mirażu, że to nazywanie rzeczywistości też w jakiś sposób budowało tę 90-sową fatamorganę. Są te słowa cały czas, miraże, fatamorgany, fantasmagorie, no ale pojawia się pytanie, może pani mi podpowie, czy w takim razie można powiedzieć, że to wszystko było jednak trochę
trochę wtórne, trochę podróbkowe, bo jednak patrzyliśmy z zazdrością na ten świat, przypuszczalnie na ten mityczny Zachód, który przez tyle lat był niedostępny. Zdaje się, że Manhattan, te wieżowce, te drapacze chmur, te blokowiska, to był jakiś niedościgniony wzór. No i to, co tutaj się pojawiało, było w pewnym sensie no, taką karykaturą. I tak i nie, bo z tą wtórnością rzeczywiście mamy sporo do czynienia. Mówiłam tutaj o tym kontekście materiałowym, czy o próbach przetransponowania pewnych stylistyk, które już się zużyły na ten warszawski grunt. I pod tym względem rzeczywiście wiele obiektów wydaje się być trochę zapóźnionych, ale nie można też popadać w taką skrajność i powiedzieć, że architekci w latach 90. nie wykazywali się w ogóle żadną twórczą ideą, bo ten indywidualizm był cechą, która bardzo mocno charakteryzuje to, co działo się w Warszawie w latach 90. To było coś takiego, co ja lubię nazywać dekadą spektaklu. Oczywiście to były scenografie szyte na miarę tej transformacyjnej rzeczywistości, ale nie da się ukryć, że ta wizualność, chęć wyróżnienia się, bycia odrobinę lepszą niż się jest, to wszystko definiowało architekturę z tamtego okresu. Zastanawiam się też, prawdopodobnie eksperci, architekci, teoretycy powiedzą, że, i ja się z tym również zgadzam, że architektura nie jest bytem sztuką samą w sobie, tylko zawsze opiera się pewnie na jakichś nastrojach społecznych, na tym, co się dzieje, ale ja mam wrażenie, że w latach 90. to jest szczególnie wrażliwe, dlatego, bo no, transformacja jest czymś, co wstrząsnęło społeczeństwem, ludźmi, światem, który był znany do tej pory. I ja mam wrażenie, że budynki, które się pojawiały, bardzo mocno opisują, mówią nam coś właśnie o tamtym świecie, o tamtym momencie przełomowym. To jest też jakiś taki rodzaj mitu, który bardzo często powielamy, mówiąc o tamtych czasach, właśnie tworząc takie kontrasty pomiędzy szarym PRL-em a kolorową transformacją. To też nie było tak, że tego koloru przed 89 rokiem na warszawskich ulicach w ogóle nie było. Ale rzeczywiście da się dostrzec, że różne praktyki w przestrzeniach publicznych, czyli pojawianie się billboardów albo czerwone wiaty przystankowe, to wszystko sprawiało, że ona stawała się dużo żywsza, ale trochę bardziej kakofoniczna. To też nie było tak, że kolor witany był z otwartymi ramionami przez wszystkich mieszkańców. Można wspomnieć historię chociażby hotelu Sobieski, który przez długi okres czasu wydawał się na swoich fasadach mieć taki próbnik kolorystyczny. Te wszystkie barwne plamy miały być w zasadzie w opinii publicznej wstępem do tego, jaki jeden kolor zostanie wybrany, żeby przyozdobić budynek. No nic bardziej mylnego i zdecydowano się na takie właśnie bardzo rozłożyste, barwne plamy, które sprawiają, że mamy do czynienia z obiektem bardzo bajkowym, fantazyjnym. Bardzo lubię też taką historię, przewrotną historię dotyczącą pomalowania bloków osiedla Torwar. Architekt Bogdan Kulczyński z bardzo bojowym, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa nastawieniu chciał właśnie przemalować te PRL-owskie bloczyska w jakieś takie bardzo żywe kolory. Mówiono o intensywnych zieleniach, intensywnych fioletach. Ta koncepcja była w nim tak mocno zakorzeniona, że opowiadał, że nawet na wakacjach przyśniło mu się, że jedzie sobie tym Powiślem i widzi te bloki, które wyłaniają się gdzieś na horyzoncie, rodzi się w nim duma, po czym po powrocie do Warszawy okazało się, że te wszystkie intensywne zielenie i fiolety zostały rozbielone na coś, co teraz przypomina na przykład jogurt jagodowy albo malinowy. Tam sytuacja była w ogóle bardzo nerwowa. Mieszkańcy bardzo sprzeciwiali się temu, żeby pojawiły się właśnie te intensywne kolorystyczne doznania. Przyjeżdżała telewizja, były jakieś reportaże na ten temat. Mówiono, że życie w takiej kolorystyce sprzyja chorobom psychicznym, prowadzi do samobójstw, co z dzisiejszej perspektywy świata, kolorowego świata, w którym żyjemy, może wydawać się naprawdę zaskakujące, ale to tylko pokazuje właśnie, że ta kolorystyczna ekstaza, ona pewnie miała tyle samo zwolenników, jak i wrogów. I to kolejny taki mit właśnie dotyczący transformacyjnej dekady. Zdaje się, że jest taka tendencja do mówienia o architekturze jako jakimś odrębnym bycia niezależnym, a jednak architektura należy w jakiś sposób do ludzi. Ludzie w tych budynkach mieszkają, pracują. W ten sposób chciałabym nawiązać do kolejnego zjawiska, które też w tych latach 90. się pojawiło, to znaczy fetowanie otwarć budynków, bo o ile otwarcie pierwszego McDonalda w Polsce możemy sobie tłumaczyć tym, że pewnie była to jakaś taka ogólnoświatowa tendencja, żeby te otwarcia były dużymi wydarzeniami, no to przecież wielbłądy, konie, rycerze pojawiali się też na otwarciu takich obiektów
jak centrum usługowo-handlowe na Bemowie. Architekt Andrzej Ryba mówił, że fety bywały nie z tej ziemi, że dla architektów to było w ogóle nowum, żeby można było w czymś takim uczestniczyć i żeby ich praca nagradzana była no, takim spektaklem. Do legendy przeszło to otwarcie McDonald'sa, które teraz pojawia się właściwie jako jedno z takich najchętniej powracających wspomnień dotyczących transformacyjnej dekady, ale rzeczywiście tych spektakularnych otwarć było dużo więcej. Ja muszę przyznać, że chyba nie zdarzyło mi się w życiu widzieć niczego bardziej nonszalanckiego niż Agnieszka Osiecka, która piła szampana w tym McDonald'sie. Tak, no, gdy ogląda się zdjęcia, bo tych nie brakuje z tego otwarcia, rzeczywiście człowiek ma takie poczucie właśnie znowu tego mirażu, tej fantazji, dziwnej halucynacji, która rządziła jakąś wielką jaźnią tego społeczeństwa. Wracając do tych otwarć, to może warto wspomnieć jeszcze na przykład Atrium. Atrium kompleks w Alei Jana Pawła. Tam kilka budynków otwieranych było w różnym czasie. I otwarcie Atrium A to była na przykład wielka defilada husarii szwedzkiej, czy tam szwadronu kawalerii szwedzkiej. Dlatego, że inwestor był szwedzki, więc tutaj te wpływy były widoczne. Wmurowanie kamienia węgielnego pod Atrium Plaza bodajże fetowane było z udziałem Liv Ullmann, natomiast już otwarciu budynku towarzyszył pokaz fajerwerków. No, nie dało się tych budynków otwierać bez udziału publiczności. To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy. Ta książka dotyczy architektury warszawskiej. Myślę, że można powiedzieć, że cały kraj został ogarnięty pewnym nowym nurtem architektonicznym i w całym kraju powstawały budynki niespotykane w kolejnych dekadach, ale jednak rozmawiamy tutaj o Warszawie. Czy Warszawa wyróżniała się czymś na tle kraju? Poza skalą, no bo siłą rzeczy w stolicy zazwyczaj buduje się najwięcej. Czy jest jeszcze coś, co rzeczywiście odróżnia te budynki lat 90. w Warszawie od tych w Krakowie, w Sosnowcu, w Katowicach czy w Gdańsku? Ach, ta skala. To jest ta odpowiedź, która tutaj paść powinna, ale ponieważ już padła, to rozwinę to jeszcze dorzucając taki lokalny kontekst, który tutaj w Warszawie wydaje mi się, że bardzo silnie rezonował, dlatego że miasto dotknięte było, czy to wyburzeniami w czasie Powstania Warszawskiego, czy to później właśnie odbudowywane w duchu socrealizmu czy modernizmu i to wszystko w pewien sposób ciążyło. Dlatego, kiedy po 89 roku ta furtka możliwości budowania zaczęła się otwierać, no to pojawiło się też taki problem, jak to miasto posklejać, jakimi obiektami, jakim stylem. Architekci tutaj bardzo chętnie odwoływali się do czegoś takiego jak warszawska tożsamość. Cokolwiek by to miało znaczyć, bo to pojęcie było trochę rozmyte. Tak do końca nie wiadomo, czy to jest architektura przedwojenna, czy to może właśnie jest modernizm, może przedwojenny modernizm, może jednak socrealizm. Najczęściej na ulicach Warszawy to poszukiwanie warszawskiej tożsamości owocowało tworzeniem takich niby XIX-wiecznych kamienic, właśnie taką zabudową plombową, która czasem wyróżniała się mocniej, na przykład kolorem czy jakimś geometryzowanym detalem, ale czasem była rzeczywiście takim bardzo ciekawą, taką mimikrą architektoniczną, czyli te budynki naprawdę wyglądały, jakby mogły stanąć gdzieś przed 39 rokiem. I wydaje mi się właśnie, że ta warszawska tożsamość, próby posklejenia na nowo miasta przy tej konkretnej historii, w tej konkretnej rzeczywistości, to było coś, co jeszcze możemy tutaj dodać jako ten warszawski wyróżnik. Myślę, że tych wyróżników uda nam się dodać całkiem sporo, ale to może za moment, bo w drugiej części naszej rozmowy chciałabym się zastanowić, no właśnie, co tę architekturę wyróżnia, na co warto zwracać uwagę i co sprawia, że patrząc na budynek możemy rzeczywiście być pewni, że to są te lata 90., ale tak jak powiedziałam o tym, mam nadzieję, że nasz dzisiejszy gość, Aleksandra Stępień-Dąbrowska, autorka książki Jakby luksusowo, opowie w drugiej części naszej rozmowy. Mam też nadzieję, że już za kilka minut ponownie usłyszymy się w drogowskazach na antenie Eski Rock. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Zresztą zgodnie z tym, co obiecywałam, o czym zapewniałam. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną jest Aleksandra Stępień-Dąbrowska, autorka książki Jakby luksusowo, z którym rozmawiamy właśnie o tym jakby luksusie, czyli o architekturze lat 90. Ponownie zacznę od cytatu, ponownie, bo tak samo było w pierwszej części naszej rozmowy. To jest cytat, to są słowa projektantki stacji metra Centrum. Słowa, które padły w wywiadzie dla Gazety Stołecznej w 1989.
lutym, dotyczą oczywiście tejże stacji. I ona mówiła, że właśnie miało być dzikie i postmodernistyczne, pełne barw i kształtów. Każda kolumna przypominała rzeźbę, miała liście, jakieś organistyczne ornamenty, landrynkowe pikasy i inne dziwy. To był nasz spór z Pałacem Kultury. No rzeczywiście, bliskość tych światów do dzisiaj zaskakuje, ale tutaj pojawiło się wiele tych wyróżników, wyznaczników tego stylu w architekturze. O czym jeszcze możemy powiedzieć? Te pikasy, ornamenty, dzikość, postmodernizm, barwy. Mówienie o postmodernizmie w latach 90. czy próba zamykania tego, co działo się w latach 90. właśnie pojęciem postmodernizm, no będzie tylko częścią prawdy. Tak naprawdę styl lat 90. to jest mieszanka różnych stylów, różnych izmów i tutaj możemy znaleźć bardzo wiele różnych elementów twórczej ekspresji. Dlatego nie jest łatwo rozpoznać budynek z lat 90., chociaż myślę, że tak pół żartem, pół serio dodam, że myślę, że takim wyróżnikiem mogą być kuliste klosze latarni, które bardzo często towarzyszą tym obiektom. Więc jeżeli gdzieś znajdują się kuliste klosze, całkiem prawdopodobne, że mamy tutaj do czynienia z tym, czego szukaliśmy, budynkiem z lat 90. Natomiast gdybyśmy starali się znaleźć jakieś wyróżniki, elementy, sposobu budowania, no to rozstrzał jest ogromny. Ta architektura bardzo różnorodna. Od tego, o czym mówiłam w pierwszej części, czyli tego zgeometryzowanego, historyzującego detalu niby XIX-wiecznych kamienic, przez na przykład biało-błękitne okładziny takich budynków jak Curtis Plaza, czy Panorama, czy Holiday Inn. Mamy też prestiż budowany błyskiem granitu na elewacji i tutaj możemy sobie zwizualizować kaskadę czy atrium, ale też na przykład, co może zaskakiwać, monochromatyzm neomodernizmu, bo neomodernizm także w drugiej połowie lat 90. był ważnym takim elementem poszukiwania tej warszawskiej tożsamości, właśnie zwrotku architekturze funkcjonalizmu, eleganckiej i budującej jakiś prestiż zamieszkania. To było właśnie coś, co chętnie wykorzystywano. Rozstrzał ogromny, nie jest łatwo. Rozstrzał ogromny. Przeglądając książkę, czytając, przeglądając ilustracje, zdjęcia, zdałam sobie sprawę, że ten rozstrzał jest naprawdę wielki, bo z jednej strony to są te fantastyczne szklane twory, ruchome schody i ten krok w stronę nowoczesności, a z drugiej strony przecież to są te powstające budynki z wieżycami, jakieś małe gargamele. No, no, moim faworytem jest budynek, który ja sobie roboczo nazwałam Minimax na Targówku. Zwłaszcza, że to jest dodatkowo samoróbka, bo pan, który próbował stworzyć taki, ja bym powiedziała, trochę zamek gargamela, a trochę jakiś średniowieczny gród, on to robił własnym sumptem, zdaje się, że przy pomocy ojca. I tu znowu wracamy do tego wątku indywidualizacji, ale tym razem rozumianej właśnie jako chęć wyrażenia siebie. Te gargamele, te gipsowe lwy przed wjazdem na posesję, czy właśnie próby stworzenia sobie takiego miejsca zamieszkania, jaki sobie człowiek wymarzył, to właśnie było coś, co bardzo mocno dało sobie znać w latach 90. Też oczywiście trzeba tutaj pamiętać, może co jakiś czas ja będę o tym przypominać, że lata 90. budowały z bardzo ograniczonego zestawu klocków. On początkowo rzeczywiście no, nie był duży, a jeżeli coś było dostępne, to bardzo często było drogie i niewielu też architektów czy inwestorów było na to stać. Więc to budowanie tak na dobrą sprawę weszło na wyższy poziom dopiero w drugiej połowie dekady, kiedy pojawiły się też chociażby takie gmachy użyteczności publicznej jak Biblioteka Uniwersytecka, czy może Sąd Najwyższy, czy giełda. Jak sobie pomyślałam o takiej kolejnej cesze, którą byłabym gotowa wskazać, ale oczywiście poddaję to pod pewną wątpliwość, jest dosłowność. Ja o tej dosłowności pomyślałam sobie, kiedy zobaczyłam fotografię centrali Banku Gospodarki Żywnościowej. To jest Wola, ulica Kasprzaka i to jest budynek, który jawnie, ostentacyjnie udaje statek. I ja właśnie nie nazwałabym tego dosłownością, ja bym to nazwała kalamburowością, bo ta architektura w wielu przypadkach trochę się z nami bawi. To jest taki okres, kiedy użytek z wyobraźni, no, jesteśmy do tego prowokowani wieloma takimi realizacjami. Tutaj mamy do czynienia z transatlantykiem, które płynął, niestety został niedawno wyburzony, przez przemysłową wolę w kierunku świetlanej przyszłości. Był takim flagowym okrętem banku, kolejnym gadżetem dla białych kołnierzyków, ale też gdy przyjrzymy się innym realizacjom, także tę kalamburowość dostrzeżemy. Czasem ona była wpisana już od razu w projekt, czasem właśnie była rzeczą wtórną, dostrzeganą czy to przez dziennikarzy opisujących dany obiekt, czy to przez mieszkańców Warszawy. Tak było na przykład z Nautilusem, który kojarzył się z wężem, jak taką głową skierowaną bardziej w głąb ulicy Nowogrodzkiej,
z mostkiem kapitańskim, który udawał język. Tego architekt do końca nie chciał osiągnąć, ale to się tak kojarzyło. Ale na przykład Aleje Ujazdowskie i nadbudowa Ministerstwa Sprawiedliwości, budynek, który przypomina nam trochę antyczną świątynię. I to miał być jakiś taki, dwa słowa o demokracji w transformacyjnej rzeczywistości, więc miało to swoją wymowę ideową, ale oczywiście także względy funkcjonalne miały tutaj znaczenie, bo budynek musiał być lekki, więc stąd taka formuła właśnie kolumienek, przeszkleń, które po prostu miały odciążyć tę architekturę. No dlatego właśnie te niejednoznaczności, warto w tę architekturę wgłębić się troszkę mocniej, żeby właśnie te niejednoznaczności dostrzec. Nie chcę odbiegać od tematu, ale pomyślałam sobie o budynku, który trochę udaje, który, ja nie wiem, czy to jest puszczenie oka, czy to jest po prostu taka trochę próba zamaskowania, że on wcale nie jest tym, za co się podaje. To jest taki budynek przy ulicy Kieleckiej. Nie wiem, czy on teraz jest biurowcem, czy apartamentowcem, że rzeczywiście stojąc przed nim można by sobie pomyśleć, że to jest zabytek, że są jakieś kolumienki, jakieś kute balkoniki, no ale jak za pani radą człowiek popatrzy na niego dłużej, to się okazuje, że coś tu jednak do czegoś nie pasuje, że tu coś, znowu coś udaje i może znowu wracam do tej swojej teorii o tym, że jest trochę podróbkowe. I tutaj mamy tę dosłowność, bo tutaj te formy historyczne, do których odwoływano się przy biurowcu, bo to chyba teraz rzeczywiście jest biurowiec, miał być apartamentowcem, ale teraz spełni funkcje biurowe, więc te formy, do których się odwoływano, są już takie bardzo konkretne. To są konkretne kolumny, to są konkretny detal, konkretny ornament. Gdy przyjrzymy się innym obiektom z lat 90., możemy dostrzec taką aluzyjność tego detalu. Ona wynikała po części z przepracowania pewnych postmodernistycznych praktyk, ale też z tym, o czym mówiłam, że będę to podkreślać, czyli tego zacofania technologicznego jako schedy po architekturze lat 80., tego, że nie do końca było wiadomo, jak te klocki poskładać, że inwestorzy, architekci, no nie bardzo wiedzieli, czego spodziewać się po tych materiałach, które zaczynały być dostępne, więc ta aluzyjność bardzo często była, no, czymś bez alternatywy. Tutaj w budynku przy Kieleckiej, który jest budynkiem dość późnym, mamy już taką świadomą kreację w kierunku właśnie udawania czegoś starszego niż się jest i to jest całkiem niezły kamuflaż, chociaż rzeczywiście, gdy przyjrzy się bliżej, no to widać, że te proporcje no, są raczej współczesne. Diabeł tkwi w szczegółach, tak chyba by można powiedzieć, podsumować trochę to wszystko. Kolejna rzecz, która mam wrażenie, że te budynki trochę wyróżnia albo sprawia, że zwracamy na nie uwagę, to znaczy te budynki miały być naj. Tutaj przykładem może być centrum handlowe Blue City. Mam nadzieję, że to nie jest żadna kryptoreklama, ale biorąc pod uwagę, jak to centrum handlowe jest już zakorzenione w tej naszej świadomości, to chyba nie. I tutaj zacytuję znowu, to jest fragment z książki, że właśnie w budynku centrum handlowego Blue City wszystko zmierzało do bycia naj. Od skali przestrzeni użytkowej przez spektakularną kopułę o blisko 36-metrowej średnicy, większej niż kopuła Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej lub Hagia Sofia, po fontannę, która miała osiągnąć ponad 25 metrów wysokości, ale się nie udało, bo na przeszkodzie stanęło to, co zwykle staje na przeszkodzie, czyli kapitał. Akurat w przypadku Blue City mamy do czynienia z czymś, co rzeczywiście miał gigantyczne i tą swoją gigantycznością nas porażać, ale ta indywidualizacja architektury i przesadna wizualność, komunikowanie tego, ja tu stoję, to jest coś, co możemy znaleźć w wielu innych realizacjach. Przy okazji dawnego Reform Center, bo taka była pierwotna nazwa Blue City, warto wspomnieć może nie tak daleki obiekt, czyli dawne Reform Plaza, budynek wysokościowy stojący przy Placu Zawiszy, myślę, że każdy go kojarzy, przypomina wielką kabinę prysznicową, która gabarytem miażdży okoliczną zabudowę. Innym, takim powiedziałabym wyposażeniu sanitarnym. Tak, tak. Złośliwi powiedzieliby, że przynośną toaletę. I jeżeli powiemy wprost, że chodzi o Toj, a architekt, pomysłodawca tego obiektu nazywał się Wahab Toj, no to już nam się tworzy narracja bardzo barwna. Ale tym razem wkraczamy trochę w taki teren pytania, dlaczego coś stoi w tym miejscu. Akurat w przypadku Reform Plaza no, mamy do czynienia z obiektem, który zupełnie nie pasuje do tej przestrzeni. No to widać, nie da się tego w żaden sposób obronić. Zarówno materiałowo, jak i właśnie gabarytowo, no to jest obiekt niedostosowany do tej przestrzeni. Ale to, że mógł tam stanąć, powodowało kilka czynników. Przede wszystkim presja inwestorów.
to, że chciano budować na każdym skrawku miasta, ponieważ mam kapitał, jestem zachodnim inwestorem, proszę o przydzielenie mi terenu. Takie listy ponoć dostawał jeden z ówczesnych burmistrzów Śródmieścia. No ale też gminy, zwłaszcza w pierwszych latach transformacji ustrojowej, miały dość wątłe budżety i starały się je łatać i szukać tych finansów w każdy możliwy sposób. Mogły sprzedawać grunty, mogły uczestniczyć w inwestycjach i przez to właśnie generować zyski, których im brakowało. Stąd, jeżeli pojawiają nam się gdzieś obiekty, które wydają się niedopasowane do otoczenia, częściowo to może być zasługa no, takiej doraźnej polityki przestrzennej, polityki od działki do działki. O tym powiedziałabym kryzysie planistycznym, jaki wtedy dotknął Warszawę, tej wolnej Amerykance, mam nadzieję porozmawiać w kolejnej części naszej rozmowy, ale na zakończenie tej chciałabym powiedzieć trochę o mieszkańcach Warszawy w tym wszystkim, a konkretnie o prażanach. Oni takie różne właśnie błędy, pomyłki architektoniczne czy nietrafione plany dosyć bezlitośnie zawsze potrafili nazwać. Ukłon w stronę prażan, który budynek przy ulicy Okrzej pieszczotliwie nazywają termometrem. Ze względu takiej, nie wiem, czy to jest szyb windy? Chyba tak, taki przeszklony. Nie. To jest po prostu taki szklany wykurz. To jest część pomieszczeń, które znajdują się w tym biurowcu. No i właśnie ten szklany wykurz, taka żyłka, można powiedzieć, no sprawił, że budynek został termometrem, ale tutaj sobie pomyślałam, że to chyba nie tylko mieszkańcy Warszawy, bo przecież we Wrocławiu mamy termos, budynek o opływowych kształtach, a zupełnie bezlitośnie są mieszkańcy Poznania, którzy ten wyczekiwany długodworzec, co prawda budowany dużo później niż w latach 90., to dzisiaj nazywają chlebakiem. Opinia publiczna jest najbardziej bezlitosnym recenzentem najwspanialszych idei architektonicznych, więc w latach 90. też oczywiście taka była. Po pierwsze recenzowano tę architekturę poprzez udział w różnego rodzaju plebiscytach czy sondażach, które pokazywały, że to, co współcześnie budowano, nie do końca podobało się ówczesnym mieszkańcom miasta. A jeżeli coś się podobało, to było to zupełnie inne od tego, co podobało się profesjonalistom. Bo jeżeli w konkursie Życie w architekturze wygrywa Hektor, czyli taki biurowiec troszkę peryferyjny przy ulicy Gwiaździstej, którego no, jakby wielkość można wyczytać gdzieś między architektonicznymi wierszami, no to w plebiscycie publiczności na ulubieńca Warszawy wygrał już budynek Atrium, czyli budynek, który bardzo mocno komunikuje swoją obecność w przestrzeni. Ale też te protesty mieszkańców, bo ten architektoniczny karnawał, który toczył wówczas przestrzeń Warszawy w latach 90., on bardzo często był odrobinę przerywany właśnie przez takie protesty. Na przykład ktoś gdzieś chciał wyciąć drzewa, zresztą wycięto je. Tu akurat mam na myśli budowę hotelu Sheraton, więc bach, protest. Ktoś zaczaił się na miejsca parkingowe, tutaj z kolei mam na myśli centrum handlowe Land, więc bach, kolejny protest. Ktoś z kolei w ogóle chciał zagospodarować pusty dotąd trawnik, mam tu na myśli osiedle Hozjusza, więc bach, kolejny protest. No może nie jest zupełnie nowum, czy coś bardzo charakterystycznego dla lat 90., ale kiedy przy budowie Nordic Park, budynek biurowy przy ulicy Kruczkowskiego, do tych protestów nie doszło, to musiało to być odnotowane w prasie. To było coś no, niesamowitego. Tu nawet inwestor bał się, że pojawi się jakiś artykuł właśnie w tym tonie w prasie codziennej. Mówi, proszę nas nie pisać, bo jeszcze ktoś zaprotestuje dla samej tradycji protestowania. Także te protesty mieszkańców, zasadne lub nie, no, były jednym z takich elementów no, charakterystycznym w jakiś tam sposób dla budowania w latach 90. Ale te protesty z nami zostały, bo zupełnie niedawno podwórko przy moich blokach miało zostać przerobione na parking, co spotkało się z dużymi protestami. Mieszkańcy są już coraz bardziej świadomi, więc oprócz tego, że obwieszają okolice transparentami, to obdzwaniają media i to jest rzeczywiście ogromna siła. Na szczęście cały czas cieszymy się podwórkiem. Plan parkingu chyba gdzieś tam został odsunięty na bardzo daleko i bardzo długo. O tym, co teraz dzieje się z tą spuścizną architektoniczną lat 90., mam nadzieję również w tej trzeciej części porozmawiać, bo część z tych budynków no, nie cieszy się zbyt dużym szacunkiem ani środowiska architektów, ani włodarzy miast, ani też samych mieszkańców. A czasami jedyne, czym te budynki są obdarowywane, to taki trochę półuśmieszek z przymrużeniem oka. Ale tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że
Za kilka minut będzie o tym mówiła Aleksandra Stępień-Dąbrowska, autorka książki Jakby luksusowo, dotyczącej architektury lat 90. I to właśnie ta architektura, te czasy, to główne wątki naszego spotkania, naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Zatem mam nadzieję do usłyszenia już za chwilę. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci mam ogromną przyjemność powitać Aleksandrę Stępień-Dąbrowską, autorkę książki Jakby luksusowo, która dotyczy lat 90., konkretnie architektury lat 90. w Warszawie. No i tak jak rozmawiałyśmy już o tym, co tę architekturę wyróżnia, a co sprawia, że zwracamy na nią uwagę, albo może powinniśmy zwracać na nią uwagę, to teraz coraz bardziej aktualne jest pytanie, co my z tą architekturą mamy zrobić, bo powiedzmy jej walory zabytkowe czy historyczne nie przez wszystkich są doceniane, natomiast estetyka jest kwestią, powiedziałabym, jednostkową. Tutaj przykładem jest Solpol wrocławski. Słynny wrocławski Solpol trafił pod dźwig, pod łopatę i Solpol znika z krajobrazu Wrocławia. Mimo protestów, mimo petycji, mimo prób obrony, no budynek rzeczywiście jest szczególny, zwłaszcza w tej wrocławskiej staromiejskiej zabudowie. Czy jest ładny? Trudno powiedzieć, co to znaczy ładny, jeszcze trudniej powiedzieć. No ale w Warszawie, gdzie toczy się dyskusja nad wyburzeniem Pałacu Kultury, może kierują tym jakieś pobudki historyczne, tak z tymi budynkami z lat 90. Tej wątpliwości nie ma, a jednak pojawia się pytanie, co z nimi robić? Ja zawsze staram się trochę uciec od tego pytania, dlatego że nie mam na nie gotowych odpowiedzi. Architektura lat 90. tej swojej niejednoznaczności, no, rzutuje także na to, co możemy z nią zrobić dziś. To jest architektura bardzo często z krótką datą ważności, bo w swoje DNA ma wpisane no właśnie te niedobory pierwszych lat transformacji, te problemy z dostępnością materiałów, z umiejętnościami wykonawców i przez to ona starzeje się szybko, starzeje się brzydko. A my bardzo często skupiamy się właśnie w ocenie architektury na tej estetycznej części. Nie sięgamy w głąb, nie staramy się zrozumieć, jakie inne walory, chociażby urbanistyczne, może być obiekt w tym miejscu. No i przez to trochę te nasze oceny są powierzchowne, są trochę nietrafione. No bo Ilmet na przykład przy rządzie ONZ, no może się nie podobać, tak? To jest estetyka, która daleka jest od tego, co my dzisiaj uważamy za nowoczesne, co chcemy, żeby nas wyrażało jako jakąś wizualizację architektoniczną nas jako społeczeństwa. A tymczasem warto zauważyć, jak ten obiekt jest fantastycznie wpisany w tę przestrzeń, jak te jego niższe części dopasowane są do okolicznej zabudowy. Narożnikiem budynek skierowany jest w stronę ronda. Tworzy nam taką fajną, zamkniętą całość. Oczywiście to, co przyjdzie po nim, bo Ilmet jest jednym z tych budynków, które czeka wyburzenie, to, co przyjdzie po nim, na pewno będzie nowocześniejsze, ale właśnie czy będzie lepsze? Czy na pewno odnajdzie się w tej przestrzeni tak dobrze jak Ilmet? No, wydaje mi się, że też problem z latami 90. dobrze obrazuje przykład hotelu Sobieski. No bo czy to jest dobra architektura? Uczciwie musimy powiedzieć, że raczej taka dość grubo ciosana, raczej dość toporna. No ale właśnie, czy to znaczy, że ten budynek nie ma żadnych walorów? I tu znów możemy zobaczyć, jak on fajnie wkomponowany jest w tę przestrzeń, jaką pierzeje tworzy, więc jakieś walory urbanistyczne ma. Czy to powód do tego, żeby objąć ten budynek ochroną? No i tu znów musimy sobie wziąć na wstrzymanie, bo rejestr zabytków to chyba trochę zbyt dużo, jak na taki walor. No ale czy to znaczy, że powinniśmy taką ikonę transformacji zostawić w ogóle na pastwę losu? Absolutnie nie. No, powinniśmy w jakiś sposób objąć tego rodzaju budynek troską. Wydaje mi się właśnie, że budynki z lat 90. może nie są ikoniczne w takim sensie takiej bardzo obiektywnej oceny architektury, nie wiem, taką witruwiańską triadą, piękność, użyteczność, trwałość. One się tej triadzie wymykają, ale mamy bardzo dużo budynków, które są po prostu ikonami transformacji. Są w jakiś sposób świadectwem czasów i może warto byłoby właśnie, żeby nie z
znikały tak hurtowo z przestrzeni. Chociaż powiem, że ja osobiście jestem pogodzona z tymi wyburzeniami. No uważam, że wielu procesów w mieście zatrzymać się nie da i wielu obiektów nie da się ochronić, ale możemy ochronić o nich pamięć. Więc warto byłoby, może dość naiwnie podchodzę do tematu, warto byłoby, żebyśmy o tej architekturze po prostu zaczęli rozmawiać. Żebyśmy wyszli poza tę estetykę i zaczęli dostrzegać historie, które kryją się troszkę głębiej. Oczywiście ten zabawny, kuriozalny kostium architektoniczny architektury lat 90. no jest czymś, co pewnie ten debatę w jakiś sposób zdominuje, ale warto byłoby, żebyśmy nie zamykali oczu też na to, co kryje się trochę dalej. No jestem przy tym Solpolu, bo to jest historia, która się dzieje na bieżąco tu i teraz. Poza tym Solpol ma naprawdę wyjątkową bryłę, wyjątkową kolorystykę, która z jednej strony jest symbolem tego budownictwa, architektury lat 90., a z drugiej strony jest chyba jej bardzo skrajnym przykładem. Naprawdę sama sobie zadaję to pytanie, bo mnie było przykro, kiedy się okazało, że Solpol zniknie. No z jednej strony on zakłóca tę tkankę miejską, a z drugiej strony, no, taka ta Polska była i chociaż chyba się wstydzimy tych lat 90., nie tylko w architekturze, to może nie warto udawać, że tego nie było. Akurat Solpol ja bym uznała za architektoniczną ikonę jednak, nie ikonę transformacji, a ikonę po prostu. I oczywiście, no, można się z tym poglądem nie zgadzać, pewnie wielu się nie zgodzi, ale ciężko znaleźć budynek, który tak wyraziście, tak mocno oddaje to, czym ta architektura była w tamtym momencie. Nawet jeżeli uznamy, że była w jakiś sposób niedoskonała, czy właśnie nie przystaje do jakichś naszych estetycznych wyobrażeń dziś, no to była. I też nie można spuszczać na nią zasłony milczenia. Trzeba w jakiś sposób jej obecność w mieście przepracować. Pod rozwagę też poddam taki przykład amsterdamski. W 2015 roku za taki ważny miejski monument, zabytek, uznano Uithof, taką parafrazę amsterdamskiej kamienicy, tylko wyrażono właśnie postmodernistycznym językiem projektowania. To był budynek oddany do użytku w 1990 roku i on początkowo też budził bardzo duże kontrowersje. No jak w takim zabytkowym otoczeniu coś tak nowoczesnego, coś tak odróżniającego się swoimi formami od reszty zabudowy, ale przepracowano to i przepracowano to, jak widać, dużo szybciej niż u nas. Nawet w takim mieście jak Amsterdam, które ma bardzo charakterystyczny architektoniczny rys, znalazło się miejsce także dla takiego obiektu. Myślę sobie, że to może być jakaś lekcja dla nas i przede wszystkim lekcja odwagi, żebyśmy nie chowali się za tym, że zabytek musi mieć lat 50 albo musi mieć, no nie wiem, wszystkie cechy definiujące obiekt jako zabytek, tylko żebyśmy zareagowali teraz, bo kapitalizm pożera swoje dzieci i pożera je bardzo łapczywie. Jeżeli teraz nie zareagujemy w jakiś sposób, no to za parę lat, kiedy może ta estetyka wyda nam się czymś na czasie, będzie już za późno dla wielu realizacji. Rozmawiałam w taki sposób, że te budynki zaczynają znikać, że to są rzeczy, które dzieją się teraz i które trochę pewnie łamią serca miłośnikom architektury i tamtych czasów, ale przecież do tych wyburzeń dochodzi już od dawna. Tu chociażby ten wspomniany słynny budynek Sezamu, w którym mieścił się pierwszy McDonald's. Jego też już dawno nie ma i też zaczynamy powoli mówić o architekturze, która znika, która jest wyburzona, która ustępuje miejsca nowemu. Ale chciałabym nawiązać też do tego trochę społeczno-politycznego nastroju tego, co się działo. Wydaje mi się, że ten galimatias związany z planowaniem, z tym, jak gospodarowano przestrzenią miasta, mówię tu o urzędnikach, o osobach decyzyjnych, trochę z tego wynikał. Przecież chyba mogę powiedzieć, że to była w pewnym sensie wolna amerykanka, że się trochę stawiało te budynki jak w jakiejś grze i kontrowersji nie brakuje. Pani w książce wspomina, że samowola dotyczyła również budowania i stawiania ratuszy dzielnicowych. Zdaje się, że ratusz Herbertowa albo Białołęki ma chyba właśnie taką historię związaną mocno z tym, że ktoś sobie sam na coś wydał zgodę. Tak, no tam było parę takich momentów, w którym włodarze dzielnicy, gminy, jako postacie, które powinny świecić przykładem, trochę balansowały na granicy tego, co wówczas ustawowo można było wykonać. Ta wolna amerykanka, to mi się podoba, dlatego że to też można potraktować dosłownie i w przenośni, bo z jednej strony mamy do czynienia z wieloma samowolami, właśnie budowaniem od działki do działki, ale też w takiej przenośni mamy tutaj ten obraz mitycznego Manhattanu, który stanowił taką siłę napędową takich wyobrażeń o tego, jak Warszawa w latach 90. powinna wyglądać, czy do czego dążyć. Te manhattanizacje, one trochę uległy zweryfikowaniu w drugiej połowie dekady, też trochę w kontekście tego, o czym mówiłam, czyli tego, że architektura współczesna w ogóle trochę przestała się podobać, no ale
tu znowu ta dwuznaczność tego sformułowania bardzo dobrze opisuje to, co działo się w latach 90. Spory rozdział poświęcam właśnie na kwestie związane z planowaniem i to są kwestie mocno zniuansowane, więc może tutaj akurat odeślę do przewodnika, bo lektura meandruje, ma bardzo wiele odcieni, nie chciałabym tutaj psuć i spoilerować. Ja tylko myślę, że dopełnię ten wątek samowoli, no bo mam wrażenie, że większość z nas, większość mieszkańców Warszawy, kiedy słyszy hasło samowola budowlana, to automatycznie dodaje czarny kot. To jest chyba najbardziej spektakularny przykład budynku, który nie miał granic, który nie miał końca i w momencie, kiedy dotarł do ściany, to po prostu zniknął. Ja pozwoliłam sobie na żart, przewodniku, ponieważ końcową datę funkcjonowania czarnego kota, jak pisałam przewodnik, wiadomo już było, że budynek nie przetrwa, dałam jednak jako oznaczenie nieskończoności w takim hołdzie temu, czemu ten budynek hołdował, czyli takiej wolności rozumianej na przykład jako wolność przedsiębiorcy do tworzenia tego, co chce. To oczywiście była taka transformacyjna patologia. No, nie można mimo sentymentu na poważnie mówić o tym w jakimś innym wymiarze. No, czarny kot rzeczywiście był świetnym przykładem tego, jak te planistyczne możliwości, ale też jak w ogóle wydolność prawa, które kształtowało się w latach 90. też, no, było nieskuteczne. Więc mimo tego, że z pewną nostalgią wracam do zdjęć wnętrz, zwłaszcza wnętrz hotelu Czarny Kot, no to nie płakałam po czarnym kocie, przynajmniej aż tak żywnymi łzami. Jak płakać będę po Solpolu? Właścicielka czarnego kota przekroczyła już chyba pewną granicę działania poza prawem. Natomiast też warto tutaj oddać, że ona nie była tylko inwestorką, pani Studzińska bodaj. Była ona też architektką całego założenia. Ona w dużej mierze odpowiadała za kształty, jaki przybrał czarny kot. Tak, to było ciekawe. Już o tym też wspomniałyśmy trochę przy okazji budynku przy Kaśki Kariatydy, kiedy lata 90. pokazują, że każdy może być architektem. Każda koncepcja jest tak samo uprawomocniona w przestrzeni. Mówię trochę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście to taka chęć do kreowania przestrzeni wokół siebie, wreszcie właśnie tak jak ja chcę, była bardzo widoczna w latach 90. zarówno na zewnątrz, właśnie poprzez te konkretne formy, konkretne stylistyki, które wybierano, ale też chociażby we wnętrzach, czyli w kształtowaniu mieszkań. To też było nowum, coś, co bardzo często podkreślano w prasie, że teraz każdy ma możliwość wykreowania tej przestrzeni zamieszkania tak, jak on chce. Postawić sobie ścianki działowe tam, gdzie chce. Może kominek, może tyle, a tyle łazienek, może tyle, a tyle gniazdek. Po tym gnieżdżeniu się w blokowym kokonie to było coś zupełnie nowego i fascynującego, bardzo chętnie podchwytywanego przez prasę z tamtego okresu. Budynki z lat 90. to są często chyba takie budynki, które dla mieszkańców miast pełnią rolę takich maskotek, takich ulubieńców. Mimo że czasem zdajemy sobie sprawę, że może architektonicznie nie są to perełki, to mają dla nas jakieś takie sentymentalne znaczenie. No, w trakcie naszej rozmowy przywoływałaś kilkukrotnie hotel Sobieski, który, tak jak powiedziałaś bardzo ładnie, jest przykładem architektury dosyć topornej, który razi z daleka tą wieżę i tymi pastelami, ale mimo wszystko mam wrażenie, że dla wielu jest nieodłącznym elementem krajobrazu okolicy Placu Zawiszy. I gdyby on zniknął, to tak jakby... Czegoś by zabrakło. Czegoś by zabrakło. A jaki jest twój ulubiony budynek z lat 90? W Warszawie? No. Mam jakąś taką bardzo dużą słabość do panoramy. Jednak te kolory, szkło, turkusy, te błękitne, taki budynek marzenia, marzenie o jakimś świecie, który nie wiem, czy się zrealizował, ale na pewno to marzenie było. Dla mnie takim budynkiem, który jest dla mnie ważny, ale też wydaje mi się, że jest to po prostu dobry budynek i tutaj będę tego bronić, mimo kontrowersji, jakie budzi, jest Kaskada. Gdziekolwiek mogę, to zawsze staram się o tej Kaskadzie coś powiedzieć, bo to jest budynek za niski na tę działkę. Widać, że okolice Ronda NZ pną się w górę. Tymczasem Kaskada bardzo mocno trzyma się gruntu. Wręcz tak bardzo służalczo podchodzi, w dobrym tego słowa znaczeniu, służalczo podchodzi do okolicznej zabudowy. Sama koncepcja tego budynku, czyli to kaskadowe zwieńczenie, miało swoje uzasadnienie w przepisach o zacienianiu. Chodziło o to, żeby nie blokować światła słonecznego okolicznym mieszkańcom.
No i z tego wyszedł taki zielony, szklany wodospad, który spływa gdzieś po brązowym granicie w kierunku chodnika. Budynek ze wszech miar charakterystyczny dla tego, jak się budowało, czyli łączący w sobie właśnie ten blichtr wypolerowanego kamienia z bardzo ciekawymi doznaniami kolorystycznymi, bo brąz i zieleń na budynku w centrum miasta to może coś, co nie jest pierwszym skojarzeniem z prestiżową lokalizacją. Natomiast ja w tym budynku Jerzego Skrzypczaka widzę naprawdę ogromny potencjał. To jest taki fantastyczny miejski bibelot właśnie, który gdyby go zmniejszyć właśnie do tych rozmiarów bibelotu, no to tak fantastycznie mieściłby się w dłoniach. Proporcje tego obiektu, no mogę się tylko rozpływać. Wiem, że pewnie znajdą się tacy, którzy w tym momencie pukają się w czoło. Ale dla mnie Kaskada to jest coś takiego, po czym też będę płakać. Mogłybyśmy za chwilę analizować dzielnicę po dzielnicy, jeżeli nie ulicę po ulicy w poszukiwaniu tych budynków. Zwróciłam uwagę, że w książce właściwie tylko trzy dzielnice nie doczekały się miejsca na tej mapie architektury lat 90. To jest Rembertów, Ursus i Wesoła. Tak, no niestety, bije się w pierś. Mimo tego, że coś mogłabym dać, to jednak dobór obiektów sprawił, że musiałam z tych dzielnic zrezygnować. Na sam koniec, bo ta rozmowa musi zmierzać do końca, chciałam zapytać, po co nam to wszystko? To znaczy, mówimy o przyszłości tych budynków, ale też rozmawiałyśmy o przeszłości, o tym, co sprawiło, że one są takie, a nie inne. No ale co ta architektura lat 90. daje nam dzisiaj? Co my z tą wiedzą o ich powstawaniu możemy zrobić? Jak możemy je wykorzystać? A może, chociaż myślę, że ta odpowiedź nie padnie, ale może zdaniem niektórych należałoby o niej po prostu zapomnieć. Możemy przyjrzeć się temu, jak one funkcjonują w mieście. Możemy spróbować przeanalizować je pod tym kątem i wyciągnąć z ich obecności w mieście jakieś wnioski na przyszłość, jeżeli uznamy, że te obiekty będą wyburzane. Wiele z tych obiektów, zwłaszcza architektury mieszkaniowej, ma też coś takiego, co nazywa się ludzką skalą i tworzy takie przestrzenie przyjazne, bezpieczne enklawy, w której mieszkaniec może poczuć się dobrze. To też jest coś, co wydaje mi się może powinno więcej inspirować twórców dzisiejszej mieszkaniówki. Wydaje mi się, że po prostu przyjrzenie się troszkę głębiej temu, co rządziło tą architekturą, sprawi, że będziemy mądrzejsi w kształtowaniu naszego miasta dzisiaj. W takim razie, jeżeli się zgodzisz, to tutaj postawmy kropkę, bo to jest taka propozycja, którą myślę, że każdy z nas może trochę do siebie wziąć i zacząć zwracać uwagę bardziej na to, co nas otacza i na widok tych trochę przerysowanych, trochę może kuriozalnych budynków nie zawsze trzeba się żachnąć. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Drogowskazów i trochę o tym świecie lat 90. zgodziłaś się opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Waszym i moim gościem była dzisiaj Aleksandra Stępień-Dąbrowska, autorka książki Jakby luksusowo. Co więcej, normalnie powiedziałabym w tym momencie, że to już jest definitywny czas na pożegnanie i zakończenie Drogowskazów, ale dzisiaj będę miała tę przyjemność, żeby powiedzieć coś innego, bo Ola zgodziła się zostawić dla Was dwa egzemplarze książki. Co więcej, są to egzemplarze książki podpisane. Teraz tylko patrzę na Ciebie wyczekująco i pytająco, bo trzeba wymyślić, co tutaj zrobić, żeby nasi słuchacze mogli te książki w swoje ręce dostać. Pewnie ogłosimy jakiś konkurs na Facebooku, tylko jest kwestia taka, o co zapytamy albo o co poprosimy. Tak, proponuję pytanie. Jakie imię nosił guziec, który w latach 90. uciekł do Lasu Kapackiego? Mam w tej chwili oczy wielkie jak 500 złotówki, bo ja bym tej książki nie wygrała, gdybym nie posiłkowała się internetem, ale myślę, że jeżeli ktoś tę książkę będzie chciał zdobyć, a naprawdę warto ją mieć, a przede wszystkim przeczytać, to postara się, żeby odpowiedź na to pytanie znaleźć. Wy pierwsze osoby, które to imię przywołają, do nich powędruje książka. Przypomnę jeszcze tylko pro forma, chociaż mam wrażenie, że nikt mnie już nie słucha, tylko szuka imienia guźca. Przypomnę, że jeżeli chcielibyście wrócić do tej rozmowy, to będziecie to mogli zrobić wchodząc na Spotify, na YouTube, a także na www.skrok.pl. Do Waszej dyspozycji pozostaje adres mailowy drogowskazy@skrok.pl, a także mój agalant@grupa.zpr. Żegnam się z Wami, kończę to dzisiejsze spotkanie w Drogowskazach. Wybieram się w drogę do domu i na pewno będę miała oczy dookoła głowy, czy gdzieś jakiegoś budynku z lat 90. nie zobaczę. No i oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.